dzisiejszą odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw licencji klubowych trzeciej ligi grupy czwartej, czyli podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i małopolskie. Zatwierdzone zostały prezydium komisji, jak również dokumenty, które wysyłane zostaną do klubów trzeciej ligi, jak również beniaminków czwartej ligi. Kolejne nasze posiedzenie zaplanowane jest na 3 czerwca, gdzie wydane zostaną już licencje dla klubów, bądź ewentualnie oddalone wnioski. Myślę, że takich wniosków nie będziemy mieli. Czekamy na dokumenty z klubu. To dzisiejsze spotkanie Komisji Licencji Klubowych dla trzeciej ligi. Od kilku lat już, odkąd rozgrywki zostały przejęte przez Polski Związek Piłki Nożnej, komisje licencyjne przygotowują kluby do rozgrywek w poszczególnych związkach makroregionu po prostu południowego i tutaj akurat w tych rozgrywkach licencjami zajmuje się Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej i dzisiejsze spotkanie temu było poświęcone. Myślę, że tak. Akurat w moim przypadku to już drugie takie spotkanie. Rok temu w takiej komisji również uczestniczyłam, także wszystkie najważniejsze punkty zostały omówione, wszystko zostało ustalone. Plan pracy został nakreślony, także teraz tylko będziemy działać. Pracujemy w oparciu o podręcznik PZPN-u, także tutaj jako komisja żadnych nowości nie będziemy wprowadzać. Podręcznik już od paru sezonów jest taki sam, także działamy. Znaczy to się okaże w trakcie procesu. Na ten moment komisja nie przewiduje żadnych problemów, ale oczywiście wszystko zależy też od klubów awansujących z czwartej ligi beniaminków, także wszystko w trakcie procesu się wyjaśni.